Gdańsku odbyło się szkolenie dla policjantów odnośnie medycznej. Greccy pacjenci w końcu mają dostęp do leku, a Snoop Dogg zaliczył sporą wpadkę. Zapraszam na garść zielonych informacji. Tweet week. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten materiał zawiera treści informacyjne zgodne z polityką i zasadami platformy YouTube. Witam Was serdecznie, drodzy widzowie i czytelnicy portalu weedweek.pl. Bardzo miło mi, że wpadliście na kolejną dawkę zielonych newsów, ale przed tym nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, wcisnąć tą subskrypcję, no i nacisnąć dzwoneczek, żebyście więcej takich materiałów jak ten, czy nasze poprzednie, po prostu nie przegapili. No i co? Zapraszam na najciekawsze wiadomości z ostatniego tygodnia. W jednym z ostatnich odcinków podcastu Żurnalista pojawił się Michał Kołodziejczak, obecny wiceminister rolnictwa w Polsce, rolnik, polityk, założyciel i prezes ruchu społeczno-politycznego AgroUnia. Już w 2021 roku wypowiadał się po stronie legalizacji, a teraz ponownie zabrał głos w tej sprawie. W Polsce od kilku tygodni trwają protesty rolników, w ramach których blokowane są lokalne drogi, autostrady, no i wszelkiego rodzaju dojazdówki do mniejszych czy większych miast. Ponadto rolnicy blokują również granice z Ukrainą w odpowiedzi na import produktów rolno-spożywczych właśnie z tego kraju oraz unijny Zielony Ład i ograniczenie hodowli zwierząt. Prowadzący programu Żurnalista zapytał Michała Kołodziejczaka, czy legalizacja Maryśki mogłaby pomóc w rozwiązaniu problemu polskich rolników. Polityk na to odpowiedział: mogłaby być, chociaż nie wiem, czy ja aż tak na to patrzę z tej strony i z tej perspektywy. Pewnie są rzeczy, które bardziej biją ludziom do głowy niż Maryśka. I kiedy widzę, jakie jest spożycie alkoholu w Polsce, jaki to ma wpływ też na zachowanie ludzi, to pewnie dużo gorzej działa alkohol niż Maryśka. Powiedział właśnie Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa w Polsce. Chciałbym podsumować tego newsika, bo jest to bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście temat legalizacji tuż po informacji z Niemiec odnośnie tamtejszej zmiany przepisów trafił do mainstreamu, tak jak się tego spodziewaliśmy. O legalizacji wypowiedziało się kilka ważnych osób w Polsce, m.in. Michał Kołodziejczak. No i czy to jest dobry znak dla nas, dla całej społeczności konopnej? Moim zdaniem ta postać Michała Kołodziejczaka w ostatnim czasie budzi dużo kontrowersji. On przestał być w mojej ocenie osobą wiarygodną i dlatego według mnie to, że on powiedział, że ta legalizacja może się przyczynić do polepszenia sytuacji rolników, no to w takim wąskim kontekście nic nie znaczy, bo on stracił zaufanie tych rolników, to widać w telewizji, słychać w różnego rodzaju mediach, ale w szerszym kontekście, że ktoś w polskim rządzie popiera legalizację i opowiada się za takimi zmianami przepisów, w mojej ocenie jest bardzo dobre. Tylko że ten gość, tak jak mówiłem, o nim zdania są takie mieszane, jak nie bardzo spadające w dół. Ja też się nie znam za bardzo na takiej szczegółowej polityce i nie śledzę karier poszczególnych osób, ale niestety ostatnie informacje o tym panu są takie negatywne, ale mam nadzieję, że to jego zdanie w tym Ministerstwie Rolnictwa coś znaczy jednak, no i że taki człowiek, który jednak uważa, że ta zmiana przepisów mogłaby być rozsądna, będzie w przyszłości mógł pomóc po prostu w naszych sprawach, więc zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. A teraz lecimy do kolejnej wiadomości. Policjanci z wydziałów kryminalnych oraz śledczych, a także prokuratorzy z Gdańskiej Prokuratury Okręgowej i Rejonowej wzięli udział w szkoleniu Problematyka badań marihuany medycznej. Szkolenie dotyczyło leków recepturowych z konopi. Wykłady przeprowadziła dr Anna Trynda oraz magister Anna Duszyńska z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia: kryminalistyczne badanie roślin konopi w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak i rozporządzeń unijnych dotyczących upraw konopi włóknistych i kwestii kryminalistycznych z tym związanych oraz badania suszu konopi, w tym możliwości badawczych i ograniczeń związanych z medyczną marihuaną, a
także wymagań dotyczących materiału niezbędnego do badań oraz ograniczenia we wnioskach. Na wybranych przykładach omówiono kwestię wydawania opinii w sprawach dotyczących medycznej. Dlaczego szkolenia są takie ważne? Szkolenia dla policji w kontekście medycznej Maryśki są bardzo ważne. Medyczna marihuana w Polsce jest legalna od 2017 roku. Mimo to istotnym problemem nadal jest kwestia, jak postępować w sytuacji zatrzymania pacjenta z medyczną. Niestety, wciąż zdarzają się sytuacje, że chorzy są traktowani jak przestępcy, zatrzymywani w celu wyjaśnień mimo ukazanych dokumentów i posiadania leków w oryginalnym opakowaniu. Jest to sprawa naprawdę bardzo ważna, bo tak naprawdę co tydzień dostajemy jakieś informacje o tym, że kolejny pacjent z medyczną został zatrzymany. Zdarzają się takie sytuacje, jest ich mniej w stosunku do tego, ile było na początku. Widać, że ta sytuacja się zmienia, że służby się uczą, dokształcają na temat tej medycznej, ale uwierzcie mi, my cały czas tego potrzebujemy. Bardzo ważne w kontekście tych wszystkich badań jest to, że tak naprawdę bardzo ciężko, ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, jest rozróżnienie medycznej od tej z ulicy, no ale jasne jest chyba to, że jeżeli ktoś jest pacjentem, ma na to receptę, zaświadczenie kupna służb, to powinno być jasne, przejrzyste i taka osoba, która zostaje zatrzymana przez policję, ma te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, nie powinna mieć żadnych problemów. Trzymam kciuki za to, żeby polskie służby jak najbardziej się edukowały w tym temacie. I to nie mówię tylko o policjantach, ale o ludziach ze Straży Granicznej, prokuratora, sędzia. Mam nadzieję, że po prostu ten temat w najbliższych latach będzie się rozwijał i po prostu wszystkie osoby, które mają styczność z jakąkolwiek formą marihuany, nie mówię, że to tylko medyczna, ale również marihuana z czarnego rynku, będą wyedukowani zgodnie z obecnie panującymi i przyjętymi na świecie normami. Wydaje mi się, że to jest jedyna droga do tego, żeby też te osoby troszeczkę inaczej spojrzały na tą roślinę i zaczęły się do niej przekonywać, bo od opinii takich osób, również z takich środowisk, zależy nasze prawo. No i jeżeli oni będą dostawać świeże informacje na ten temat, będą znać zdanie ekspertów, którzy również wywodzą się z tego środowiska konopnego, czy badają konopie od wielu lat, no to myślę, że to wszystko może się zmienić i możemy w końcu doczekać się racjonalnej polityki w Polsce. Lecimy z kolejnym newsem. Poniedziałek 19 lutego pierwsze produkty z medycznej na receptę zostały udostępnione greckim pacjentom. Według zaangażowanych firm oznacza to nową erę dla opieki zdrowotnej w Grecji. Grecja stała się jednym z pierwszych krajów w Europie, które zalegalizowały medyczną w 2017 roku, czyli w tym samym roku co Polska i Niemcy. Jednak obywatele musieli czekać na dostęp do leku na szeroką skalę przez ostatnie 7 lat. Jakie choroby kwalifikują się do leczenia medyczną w Grecji? W ubiegłym tygodniu produkty z konopi w formie suszu zostały udostępnione na receptę. Medyczna będzie teraz dostępna w Grecji w leczeniu stanów chorobowych, w tym nudności i wymiotów związanych z chemioterapią, radioterapią i terapią skojarzoną przeciwko HIV lub wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Ponadto przewlekłego bólu spastyczności związanej ze stwardnieniem rozsianym i urazami rdzenia kręgowego oraz jako środek regulujący apetyt. Lekarze specjaliści, którzy mają teraz prawo do przepisywania medycznej, to m.in. anestezjolodzy, neurolodzy, patolodzy specjalizujący się w nowotworach, infekcjach i reumatyzmie. Po początkowym przyznaniu recepty przez specjalistę może ona być ponownie przepisywana przez innych lekarzy co 6 miesięcy. Medyczna marihuana w Grecji jest uważana za leczenie nierefundowane, co oznacza, że żadne koszty z nim związane nie zostaną pokryte przez państwo lub ubezpieczenie, no tak samo jak w Polsce. Pacjenci będą zobowiązani do pokrycia pełnego kosztu recepty, który wyniesie 82,96 euro za 5 gramów lub 165,91 za 10-gramowe opakowania. Także widzicie, drodzy pacjenci, gdzieś w Europie te ceny są jeszcze wyższe. Punkt cenowy został podobno ustalony na podstawie dwóch najniższych średnich punktów Unii Europejskiej. Oczekuje się, że koszt zostanie obniżony, gdy więcej produktów wejdzie na rynek. Tego samego spodziewamy się również w najbliższych latach w Polsce. Jakie są dostępne produkty medyczne w Grecji? Obecnie dostępny jest tylko jeden zrównoważony preparat CBD do THC, dostarczany przez Tikkun Olam Europe. Już kiedyś wspominaliśmy o tej firmie. Jest to firma oczywiście z powiązaniami
izraelskimi. Wersje o wyższej zawartości THC zostaną wprowadzone na rynek w nadchodzących miesiącach, gdy pacjenci i lekarze dostosują się do pierwszego produktu. Lek będzie dostępny w aptekach, a produkt będzie dystrybuowany przez dwie firmy, LaviPharm i PharmServ Lilly. Tak jak powiedziałem wcześniej, medyczna jest tam legalna od 2017 roku, po tym jak matki dzieci z ciężką padaczką przeprowadziły kampanię i zebrały ponad 45 tysięcy podpisów. Czyli ta sytuacja wygląda bardzo podobnie jak w Polsce, gdyż u nas też matki chorych dzieci bardzo dużo działały na rzecz legalizacji, w tym słynna Dorota Gudaniec. Mimo to tylko garstka pacjentów była w stanie uzyskać produkty farmaceutyczne z marihuany leczniczej, takie jak Epidolex czy Sativex, poprzez indywidualne wnioski importowe, często po długich i skomplikowanych biurokratycznych procedurach. Całą sprawę utrudniło również to, że w 2021 roku ten rynek grecki został jeszcze bardziej zahamowany po tym, jak rząd wprowadził zakaz importu tego typu produktów. Uważano to za posunięcie mające na celu ochronę greckiego rynku krajowego. Zakaz uprawy konopi w celach medycznych i produkcji został uchylony w marcu 2018 roku. Mimo to plany zezwolenia na sprzedaż medycznej na receptę zostały ogłoszone dopiero w 2022 roku. W styczniu ubiegłego roku firma Tikkun Olam Europe ujawniła, że po 5 latach przygotowań rozpoczęła działalność w swoim obiekcie o powierzchni 56 tysięcy metrów kwadratowych w Koryntii. To pierwszy grecki zakład produkujący medyczną, kosztował ponad 40 milionów euro. Oczekuje się, że będzie w stanie wyprodukować około 10 ton konopi do celów medycznych w pierwszym roku działalności. Także greccy pacjenci w końcu mogą cieszyć się lekiem. Naprawdę dochodziło do nas sporo wiadomości z tamtej części Europy na temat tego, że no, są oni cały czas uwięzieni i ta legalizacja nie poszła po myśli, ale z drugiej strony teraz będą produkować susz u siebie w kraju, będzie to ich susz, oczywiście produkowany przez specjalistów, którzy nabyli doświadczenie w innych krajach. Trzymam kciuki za to, żeby ten grecki biznes konopny się rozwinął, bo to model, na którym naprawdę cierpieli ci pacjenci od tego 2017 roku, ale teraz jak to wszystko ruszy, jak to wszystko zostanie zbudowane, jak to wszystko tak naprawdę zacznie rosnąć, no to mogą sporo zyskać. No i ostatnia informacja na dziś, czyli Snoop Dogg i jego mały wybryk, który został komentowany bardzo szeroko. Snoop Dogg opublikował 21 lutego film na Instagramie, na którym landa w studio nagraniowym. Oburzyło to niektórych komentujących, ponieważ jego dwie wnuczki były w tym samym czasie w pomieszczeniu. Wywołało to ogromną debatę w komentarzach, czy rodzice i dziadkowie powinni palić w obecności dzieci, czy nie powinni. Wideo zostało mocno potępione w sekcji komentarzy, a sam Snoop został skrytykowany za palenie ziółka w pobliżu właśnie małych dzieci. Rodzicielstwo i Maryśka to wciąż mało badany, kontrowersyjny temat. Inni komentujący stwierdzili, że lepsze to niż palenie tytoniu przy dzieciach czy w samochodzie razem z dziećmi. Tutaj można też tą sytuację skojarzyć z inną sytuacją, tym razem Wiza Khalify, czyli dobrego przyjaciela Snoop Dogga, no bo on w jednym z podcastów w styczniu 2023 roku wyjaśnił, że tak naprawdę no, nie widzi przeszkód nawet, żeby pójść na wywiadówkę, będąc lekko na haju. Wiz podkreślił też, że woli, żeby jego syn widział prawdziwą stronę ojca, czyli to, jak wygląda na co dzień, żeby się ukrywał przed nim z tym ziołem, i jest to po prostu jedna z ścieżek obranych przez rodzica. To jest sprawa bardzo indywidualna i wydaje mi się, że każdy też rodzic powinien decydować o tym, jak wychowuje dziecko, jeżeli chodzi o te kwestie oczywiście, ale też nie mam dzieci, więc ciężko mi jest się na ten temat tak przybić na 100%. No i na dziś to tyle. Dzięki wielkie, że byliście, że wpadliście kolejny raz na nasz kanał i posłuchaliście najnowszych wiadomości z zielonego świata. Pamiętajcie, że na portal weedweek.pl codziennie wlatują najciekawsze newsy z właśnie świata konopi. Ja spadam teraz testować moją nową odmianę od Tilray'a. Filmik z tego już jest pewnie na naszym Instagramie. Możecie sobie obadać, jak ta odmiana wypadła. Widzimy się za tydzień, może wcześniej, bo mam dla Was jeden ekstra materiał, ale nie obiecuję. Do następnego, pozdrawiam! Tweet, 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 tweet.